Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na zwiększanie wydajności rolnictwa przy jednoczesnym działaniu w sposób, który nie obciąża nadmiernie klimatu i środowiska. Potrzeba zwiększonej dbałości o środowisko bez wątpienia stymuluje rozwój nowych technik i technologii w rolnictwie, w tym coraz częstsze wykorzystywanie rozwiązań z obszaru IT i wprowadzanie innych rozwiązań wspierających rolnictwo precyzyjne. W ramach wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 będzie można realizować inwestycje, które umożliwią wdrażanie nowoczesnych i cyfrowych technologii w działalności rolniczej. Dziś pokażemy Wam przykład rodzinnego przedsiębiorstwa z Lubelszczyzny, które produkuje oświetlenie. Zajmowaliśmy się szeroko pojętym oświetleniem, czy to drobną produkcją, czy handlem oświetlenia generalnego, typu budynki mieszkalne, hale czy oświetlenie drogowe. I w 2014 roku wraz z tatą i bratem zrobiliśmy pierwszą lampę LED-ową do doświetlania roślin. Przez prawie rok testowaliśmy ją w jednym z ośrodków. Ten ośrodek to jest Instytut IHAR. Po 7 miesiącach zadzwonił do nas: panowie, zajęliście pierwsze miejsce, ponieważ wasza lampa zużywa najmniej energii i wzrost rośliny jest najszybszy. No i wtedy pomyśleliśmy, okej, to jest zupełnie nowa dziedzina. I jak zaczęliśmy się wdrażać, to stwierdziliśmy, że jest to zupełnie nowy rynek, no i chcemy iść w tą stronę. 2016 rok, założyliśmy spółkę Plantalux i od tego roku zajmujemy się tylko i wyłącznie oświetleniem LED-owym dla roślin. Obecnie firma projektuje, produkuje i wdraża nowoczesne systemy oświetleniowe w branży rolniczej i to na całym świecie. Mimo że początki firmy z rolnictwem nie miały nic wspólnego, tu dużą rolę odegrała współpraca ze światem nauki. Weszliśmy w branżę rolniczą, początkowo nie mieliśmy doświadczenia, dlatego gdzieś tam na samym starcie obraliśmy sobie cel, że powinniśmy współpracować z uniwersytetami przyrodniczymi, żeby od nich pozyskiwać wiedzę, robić wspólne badania, no i dzięki temu później wdrażać te rozwiązania na wielkopowierzchniowe uprawy już do naszych klientów. Więc takie połączenie było dla nas i wciąż jest stałym rozwiązaniem, które aplikujemy. Dzięki temu cały czas się uczymy, no i mamy dostęp do aktualnie najnowszych badań i dobrych wyników i praktyk w ogrodnictwie. Wiadomo, początki były trudne, bo było to zderzenie uczelnia, a my, gdzie my nie mieliśmy żadnego doświadczenia w fizjologii roślin, ogrodnictwie, no ale przez tyle lat już wypracowaliśmy sobie wspólne praktyki, sami też zrobiliśmy wykształcenie rolnicze, sami gdzieś też poszliśmy w uprawy i co roku staraliśmy się zdobywać coraz to więcej wiedzy, angażować coraz to więcej uniwersytetów, więc patrząc wstecz, a teraz, to teraz z pełnym przekonaniem możemy iść na obiekt w Polsce czy za granicą i rozmawiać na tym samym poziomie jako ogrodnik. Firma od początku w swojej produkcji stawia na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Innowacja gdzieś tam u nas jest troszkę złożona, bo zrobiliśmy bardzo dużo różnych produktów, które na koniec dnia każdy w jakimś stopniu poprawia uprawę w ogrodnictwie, czy w uprawach szklarniowych, czy w uprawach zupełnie zamkniętych. No ale jeżeli spojrzymy na to czysto matematycznie i na fizjologię roślin, światło jest pierwszym czynnikiem, jeśli chodzi o fotosyntezę. Później jest dwutlenek węgla, nawożenie i cała reszta klimatu. Więc czy komuś się to podoba, czy nie, no światło jest na pierwszym miejscu. No i w okresach zimowych, kiedy tego światła naturalnego jest mało, bądź mamy krótki dzień, w większości przypadków jest to niewystarczająca ilość energii dla rośliny. No i tutaj pojawiamy się my. Możemy czy suplementować słońce, żeby podbić plonowanie lub jakość, lub po prostu zastąpić słońce. W zależności, jakie jest zapotrzebowanie, szyjemy widmo lampy pod klienta. No i gdzieś tam to jest ta pierwsza innowacja. Kolejną innowacją jest, że zawsze staraliśmy się odwzorować naturę. Wiadomo jest, że mamy wschód słońca i zachód słońca, więc dzięki automatyce i oświetleniu LED-owemu mogliśmy zastosować to w uprawach, czyli zrobić algorytmy, powolne wschodzenie i powolne załączanie się lamp i tak samo na koniec dnia. Dzięki temu rośliny się mniej stresują, bo odwzorowaliśmy po prostu naturalne warunki. Kolejnym aspektem, oświetlenie LED-owe pozwala nam się dowolnie bawić spektrum światła i po prostu niektóre widma
wpływają na roślinę jak Red Bull na człowieka, czyli po prostu dają nam dodatkową energię, dzięki temu działamy szybciej, dłużej i wydajniej. Dzięki takim rozwiązaniom można poprawić jakość i ilość plonowania, uprawiać rośliny w okresach, kiedy jest za mało słońca albo jest go brak. Tradycyjne rolnictwo wymaga zasobów takich jak gleba, woda czy sprzyjająca pogoda. Nowoczesna technologia wykorzystywana jest w rolnictwie precyzyjnym. Dziś innowacyjne ogrodnictwo pozwala m.in. na uprawę bez gleby całorocznie, zmniejszając zużycie wody. Jeżeli porównujemy stare uprawy do nowych, to na początku posłużę się takim przykładem, że jeszcze 10 lat temu, jak ktoś hodował pomidory w szklarni i miał plony 40 kg z metra, to się mówiło, że więcej się nie da. Aktualnie niektóre szklarnie osiągają nawet 70 lub 90 kg z metra, czyli jednak się dało. Tylko że początkowo właśnie ludzie dalej hodowali pomidory w ziemi, nawet w szklarniach, później w kokosie, w wełnie, czyli uprawy hydroponiczne. Dalej idąc tym torem, kiedy ludzie zaczęli i uczelnie analizować, co by tu zrobić, żeby poprawić produkcję szklarniową, typu natlenianie pożywki, mamy dokładne liczby, dokładne dane, jak bardzo trzeba natlenić pożywkę i ile powinna strefa korzeniowa mieć tlenu, to jest każdy z takich drobnych czynników poprawia nam właśnie to plonowanie. Są już też prowadzone różne badania, jak pomidor doświetlany różnymi barwami światła, jak można podbić witaminę C, więc ja bym poszedł w wysnucie wniosku, że tak naprawdę kontrolując warunki i poświęcając się badaniom i mając tą wiedzę, możemy zrobić nawet zdrowszy produkt niż ten, który będzie na polu z jakimiś zarazkami, bo po prostu na polu nie mamy aż takiej kontroli i nie mamy wpływu na pogodę. Jeżeli jednak odgradzamy się od warunków zewnętrznych, no to możemy stworzyć idealne warunki. Zmiany klimatyczne i wzrost liczby ludności sprawiają, że musimy szukać rozwiązań, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu brzmiałyby jak scenariusze filmów science fiction. Troszkę tak, może to zbyt dobrze nie brzmi, ale każdy z nas doskonale widzi, co się dzieje. Klimat nie to, że się zmienia, tylko już się zmienił. Więc pytanie, czy się do tego dostosujemy, czy będziemy czekali, co stanie się dalej. No, człowiek musi jeść, tego po prostu nie zmienimy. Śledząc artykuły bądź media, które pokazują ogrodnictwo już w takim innowacyjnym sposobie, powstają pierwsze projekty hodowli żywności w blokach mieszkalnych, czyli na klatce schodowych. Staramy się zaimplementować już te rozwiązania innowacyjne, po prostu hodować żywność na klatkach schodowych, czyli miejsca, które do tej pory były przeważnie zajmowane przez kwiatki, no to jednak można by to zastąpić żywnością typu mikrozioła, bo one nie wymagają bardzo dużej ilości światła, więc tak naprawdę w małych kameralnych warunkach naprawdę możemy hodować żywność. Plantalux cały czas prowadzi prace badawczo-rozwojowe, analizując potrzeby zmieniającego się rolnictwa. I tu okazuje się, że w ich działce również jest jeszcze sporo miejsca na innowacje. Na przykład najnowszy trend jest taki, by wycofywać środki do zwalczania insektów w ogrodnictwie. Co za tym idzie, będzie coraz więcej chorób na roślinach czy uprawach polowych czy szklarniowych. Po prostu będziemy mieli coraz mniej środków, więc duże produkcje będą się zmagały, że muszą szukać coraz to innych rozwiązań, jak zwalczyć szkodniki typu przędziorek, typu szara pleśń. Więc znów musimy wyjść naprzeciw i na przykład jednym z takich rozwiązań, które do tej pory było niestosowane na szeroką skalę, to jest oświetlenie UVC, UVB. Podczas COVID-a oświetlenie UVC zagrało kluczową rolę przede wszystkim przy dezynfekcji sal chirurgicznych w szpitalach. No i tak naprawdę tą samą technologię możemy wykorzystać w ogrodnictwie. Wtedy tak naprawdę to, że nie możemy używać jakiegoś środka chemicznego, by zwalczyć szkodniki, daje nam alternatywę. Więc tak naprawdę w ogrodnictwie moim zdaniem cały czas coś się zmienia. I na każdym kwartale, w każdym roku ktoś mówi, że ok, już osiągnęliśmy limit, po czym zaraz ktoś odkrywa coś nowego. Więc tak naprawdę, kiedy funkcjonujemy z organizmem żywym,
wydaje mi się, że ilość problemów i rozwiązań cały czas będzie szła ze sobą w parze. Plantalux opracował również w pełni kontrolowaną farmę indoorową konopi włóknistych. Taka znajduje się tuż przy zakładzie produkcyjnym. Uprawa konopi pod zadaszeniem może nie jest na tyle nowym rozwiązaniem. Wiadomo, kiedyś tego typu uprawy były po prostu nielegalne, więc od niedawna pojawiła się możliwość, by tego typu uprawy robić legalnie. No więc przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że da się to zrobić. Później pojawił się COVID, więc to była idealna okazja, by klient, który do nas przyjeżdża na terenie naszej działki, mógł zobaczyć nie tylko technologię, ale też żywe rośliny. I to są takie początki. Uprawa indoorowa konopi polega na tym, że w pełni odgradzamy się od warunków zewnętrznych, czyli kontrolujemy każdym czynnikiem, jeśli chodzi o natężenie światła, stężenie CO2, to, co podajemy roślinie, patrzymy też, ile spożywki zjadła, czyli mierzymy przelew. Wszystkie urządzenia elektroniczne, które są spięte w komorze wzrostowej, mamy do niej zdalny dostęp, plus mamy możliwość sterowania i zadawania ustawień każdego czynnika. Dzięki temu tak naprawdę dajemy roślinie idealne warunki i w sposób mierzalny możemy w ciągu dnia patrzeć, jak ona się zachowuje. Czyli tak naprawdę, może to nie jest dobre stwierdzenie, ale bawimy się w Boga dla rośliny. W konstrukcji kontenerowej stworzyli prawdziwą dżunglę konopną. Co ważne, sterują każdym elementem tego mikroklimatu. Tak naprawdę zużycia wody mamy mniej niż w normalnej uprawie, bo podajemy roślinie nawóz zmieszany z wodą w takiej ilości, która ona po prostu potrzebuje. Resztę możemy odbierać, ponownie używać, aczkolwiek w konopiach to jest rzadko stosowane, ponieważ jest to roślina, która ma bardzo szybką fotosyntezę. Dla przykładu mogę powiedzieć, że w konopia może przyjąć 5 razy więcej światła niż pomidor i dalej ta krzywa wzrostu opłacalności rośnie w górę. Gdzie pomidor ma swoje limity, to w konopiach te limity jeszcze nie zostały osiągnięte. Co jakiś kwartał ktoś odkrywa, że w konopiach możemy naprawdę jeszcze podkręcić fotosyntezę. Podkręcając fotosyntezę wpływamy na to, że mamy większy kwiatostan, większy plon. Co więcej, dając większe natężenie światła, otrzymujemy dużo lepszą jakość. Więc tak naprawdę tutaj odgradzając się od czynników zewnętrznych, możemy wskoczyć na dużo wyższe plonowanie. Kolejnym aspektem w uprawie indoorowej jest, że tak naprawdę nie potrzebujemy ogrzewać danego pomieszczenia, bo każde urządzenie elektroniczne w uprawie indoorowej tak naprawdę jest grzejnikiem, więc my często musimy się pozbywać ciepłego powietrza, ale jeżeli produkujemy w tak zwanych sealed roomach, czyli pokoje są totalnie zamknięte i mamy tylko wewnętrzną wentylację, wtedy mamy większe stężenie dwutlenku CO2. Rośliny w ciągu doby zjadają CO2, a w ciągu nocy produkują, więc też robimy tak jakby zamknięty ekosystem. No i jest bardzo dużo teorii, tak naprawdę przez to, że kiedyś nie było takich praktyk, to nie jest powiedziane, czy ktoś robi dobrze, źle. Tak naprawdę każdy, kto otrzymuje wysokie plonowanie i wysoką jakość kwiatostanu, zrobił dobrą robotę. To połączenie biznesu, świata nauki z praktyką rolniczą to złoty trójkąt, który przynosi wiele korzyści wszystkim stronom i co najważniejsze, umożliwia skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Taką myślą przewodnią, którą mieliśmy na początku, no to współpraca z uniwersytetami. Początkowo zaczynaliśmy lokalnie, czyli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Do tej pory współpracujemy, no ale w trakcie trwania firmy i naszego życia gro tych uniwersytetów się zwiększyło, jak Instytut Panowski, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy, Instytut Inhort, no ale także oprócz współpracy krajowej my zawsze mieliśmy apetyt na więcej, więc zaczęliśmy współpracę globalną, to w Izraelu, Weizmann Instytut, Hebrew University i Hortica Instytut. Także ta wiedza nam pozwala szybciej robić zwroty w tak zmieniającym się rynku jak ogrodnictwo. Plus mamy dostęp do najnowszych badań,
do najnowszej wiedzy, czasem może teorii, no ale od czegoś trzeba zacząć.